Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, myślę, że polecimy jeszcze tą samą drogą co ostatnio, co już parę razy, w kolejne miejsce. Mianowicie idziemy powiedzieć tamtemu gościowi, że Tila udało się odprowadzić na miejsce, że już jest wszystko git. I myślę, że zdecydujemy zaraz jeszcze, co innego możemy dzisiaj zrobić. Fajnie by było pozbyć się orków na farmie Lobarta, więc myślę, że to też przed nami dzisiaj. Więc na farmę Lobarta też trzeba będzie się odpowiednią drogą dostać, żeby nie biec przez miasto. A jak dobrze wiemy, przez miasto nie możemy biec, bo tam są orkowie. Na 1000% by mnie zabili. Także pobiegniemy po prostu inaczej. Znalazłem Tilla i zaprowadziłem go do matki. To dobra wiadomość. To gdzie był ten chłopak? Schował się przed orkami w pieczarze. W pieczarze. Cóż, to długo bym go szukał. Dziękuję, przyjacielu. Bardzo mi pomogłeś. Nie trzeba. W takie czasy musimy trzymać się razem. Kiedy wracasz na Adarmos? Jak najszybciej. Jestem już zmęczony tą bezcelową wędrówką. Dostarczyłem swoim rodzicom wystarczająco dużo kłopotów. Czas wziąć na siebie odpowiedzialność. Póki ten Rasz i inni najemnicy na wyspie zastraszają moich rodziców, nie zaznam nawet chwili spokoju. Dobrze. Jeśli zajrzę na Adarmos, to powiadomię twojego ojca, że niedługo wrócisz. Dziękuję. Być może jeszcze się kiedyś spotkamy. Żegnaj. Jasne. Uważaj na siebie. Dobra, i tak naprawdę to jest moment, kiedy tego zadania już lepiej się nie da ruszyć. To co? Akurat jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, żeby się udać na farmę Lobarta. Pewnie się zastanawiacie jak. Znaczy się, część ludzi wie jakąś inną ścieżkę jak obrać. Ja też wiem, dlatego mam szczęście, bo jakbym nie wiedziała, to byśmy nie dotarli. Dobra, bo tu jest droga, nie? Tutaj jest takie zejście na dół gdzieś. O, proszę bardzo, właśnie tutaj. Tam może nie będę do tego rynsztoka akurat wchodzić, ale tutaj możemy się na spokojnie przechadzać. Tu są polne bestie. Nie wiem, czy wargów też nie ma w tym miejscu. Jest też trochę cieniostworów, z tego co kojarzę. Ale nie przejmujemy się tym zanadto. Tu będą wargi. Ale tak jak mówię, to jest kolejny moment na to, żeby po prostu sobie podbić znowu poziom. Są cieniostwory też w środku. Także to jest też fajna rzecz, że możemy sobie innych przeciwników też pozabijać w tym miejscu. Cieniostwory nie stanowią żadnego problemu. O, goblinie jagody tu były. Cudownie. To bardzo miło. Dobra, panie cieniostworze, bo ja nie mam za bardzo czasu na pana. Dobra, prosiaki zaczynają za mną kwiczeć, nie wiem co one chcą. Daman chyba coś w kuchni robi, dlatego. O, kolejne wargi się na mnie triggerują. Naprawdę, boję się, że aż mi, nie wiem. Po takim ilości jakby kryta, tu ja nie mam. Ja nawet mistrza w broni nie mam. Kurczę, co jest? To jest aż zbyt nierealne. A no tak, przecież tędy się nie dostaniemy na farmę Lobarta, ale to warto i tak tu wejść. Chociaż nie, dostaniemy się. To jest jedna z dróg w sumie. Chyba. Tamtędy się wejdzie. Bo tak przez chwilę sobie powiedziałam, no tędy się idzie na farmę Lobarta od tyłu. A tak przez chwilę miałam takie... Na pewno? No, na pewno. A jak nie, to znajdziemy inną drogę i tak warto tutaj przyjść. Bo tu jest darmowy exp, ale tak naprawdę to tędy. Tędy po skałkach się wespniemy i będziemy. Coś, jakieś fajne rośliny, bagienne ziele. Mam tyle bagiennego ziela, że aż nie wiem, co z nim robić. Ale zanim stąd pójdę, wejdę tam, tędy, to jeszcze pójdziemy do tej jaskini, co tu była. Tam będzie trochę cieniostworów w środku. Także chyba wbijemy nowy poziom na nich, podejrzewam.
Są też szczurki. Czy tutaj nie będzie cię stworów? Nie no, były. Są szczury i gobliny jak na razie, ale to i tak dzisiaj będziemy mieli minimum jeden poziom wbity. Gobliniarskie są, ale są jeszcze dwie odnogi. Więc jest szansa, że znajdziemy to i owo. Jedna odnoga. Tu są dwie odnogi, tam jest jeden cieniostwór na pewno. Co? Nie ma tu cieniostwora? Ale bieda. Buława bojowa. Czy buława bojowa jest lepsza od kruczego dziobu? Nie. Buława 100. Wymaga tylko 60 sił. Nie, sorry. 80 wymaga. Dobra, jakbyśmy nie mieli tyle siły, to by nam się przydało, ale mamy, więc się nam nie przyda. A tu nie było jeszcze cieniostworów jakichś? Jednego choć... Co? Tu jest pusto. To chyba w podstawowym gotiku były cieniostwory, ich chyba były aż 3. No niestety, nie tutaj. Ale i tak fajnie, bo expik. Na spokojnie orkowie nam pomogą wbić na farmie. Dobra, próbujemy wejść w takim razie tędy. Tam widziałam jakąś roślinkę, być może to jest ta świerszczowa pokrzywa. Albo coś innego. Nie wiem, czy się źle nie zabieram za wchodzenie. Nie, tędy. Dobrze. Super. No nie powiem, trzeba dobrze znać Korinis, żeby tutaj ładnie się poruszać. Tam nic nie ma na górze. Nie. Dobra, i teraz pytanie, bo tu się fajniej wiadomo schodzi niż wchodzi. No i w sumie teraz tędy nie wejdę. Chyba, żebyśmy skoczyli... A tędy nie wlezę? No właśnie, tędy się wchodzi bardziej niż tamtędy. Super, jesteśmy na miejscu. Zaatakujemy więc od strony tutaj tej. Srebrny pierścień, piła. Nie będziemy podchodzić bardzo blisko miasta, bo orkowie przecież na pewno też są przy bramie. Dobra, ale tędy możemy wejść już chyba. Serio? Zleciałeś tylko po to, żeby swojego kumpla żreć? Okej, pięknie. Jesteśmy na miejscu. Tam się na razie pchać nie będę do tego koryta, bo tam są orkowie. Moglibyśmy jeszcze się przejść na... do wieżyk Serdasa, ale tam też nas gra zaprowadzi później trochę. Serio, ja nie wyciągam broni, tylko sobie tak idę. Tak jest. Kurde, pogryzły mnie te wilki przez moją nieuwagę. No nic. Dobra, tu już jest wejście, tam już chyba są orkowie. Aha, brama jest zamknięta. Są orkowie, dobra. Czy w teorii moglibyśmy sobie tych orków zabić przed tą bramą? Tam do lasu sobie później akurat wejdę. Na razie bym się przeszła tędy. Chyba na krwiopicach będzie wbite. Tak jest. Cudnie. No, czyli najpierw tutaj ogarniemy temacik. Nie będę, wiecie, szła gdzieś, nie wiadomo gdzie. Siema, goblinie. Znaczy, ja wiem, że aktualnie się kieruję nie w tę stronę, co trzeba, tak w teorii. Ale tutaj wilki są, bardzo łatwi przeciwnicy, więc chyba nie ma co narzekać.
tutaj podobno nowe tereny i w sumie tam jest coś nadbudowane, można tam wejść, tędy chyba. No. Można. Może zerkniemy, co się tutaj dzieje. Zobaczmy. Okej, jakieś trawsko, bardzo dużo trawy. Tutaj coś jest na górze. Jest coś tutaj. Rdyst polny. Okej, tu jest ściana. Tak jest. Ale dziwna tekstura. Dobra, wypadałoby stąd jakoś zejść i się nie zabić. W sumie tędy można by było zejść chyba. Dobra, tu akurat nam się nic nie stanie w tym miejscu. No i dobra. I teraz możemy tutaj zrobić wjazd od boku na farmę, albo od tyłu. Ale tu mamy polecie krwiopic. Bardzo fajnie. Dobra, tam mamy w takim razie te nadbudowane tereny. To tam przy okazji kiedyś się pójdzie. Widzę pierwszego orka. Widzę dwóch pierwszych. Czterech. Halo? Któryś? Bo nie chcę kuszy wyciągać. Dobra, dwóch może być. Dobra, siema. Okej. Troszkę się odsłonił, więc dało radę. Zapraszam kolejnych. Wiecie, co jest bardzo dużym plusem? Że oni nie mają szamanów na tych farmach. To jest ten myrtański chyba, bo oni tak reagują. W sensie niby myśliwy, ale... Widzicie, że za nich jest więcej expa i wszystko. Dobra, jeden był w chałupie. Dobra, jak oni chodzą w kółko, to nie mają szans ze mną. Halo? Ciekawi mnie, czy dostanę jakieś info. Że na przykład już wybiłam wszystkich orków na farmach. Byłoby bardzo miło. Jak na razie widzę, że został jeden. Chyba, że przy kręgu jeszcze są jacyś orkowie. Siema, no chodź. No. No bo owca zaraz dostanie przez łeb. Dobra, ja dostałam troszkę, ale to nic. Kurde, ile tu rzepska. Dawaj tą rzepę. Już nie wiem, po co mi rzepa, ale... Jakby Lobart chciał, to mogę mu powiedzieć, że już zebrałam rzepę. Nie wiem. Okej, dobra, tu coś jest za chatką, puchatka. Tyle tam jest tych mieszków, wy to widzicie, co tam się dzieje w środku? O cholera, jeden. A to worki tej cebuli.
Dobra, zaraz, zaraz. Ja to pootwieram od razu. Boże, ten ekwipunek trzeba tyle scrollować. Ale spokojnie. Pootwieram. Jeszcze mam te zatrute strzały do otwierania. Bo nie pootwierałam tego. Dobra, będziemy na przyspieszenie to robić. W sumie. Jeszcze te strzały tutaj gdzieś powinny być na górze, chyba? Kołczany? Nie, pewnie gdzieś były tam po drodze. Ale to na razie już zostawimy. No i patrzcie, ja tylko wlazłam na jedną farmę. I już mamy 20% do kolejnego poziomu. To jest niemożliwe. Odzież farmera. Ciekawa jestem, czy Robert, chciałam powiedzieć, czy Lobart nas opierdzieli, jeśli zobaczy, że mam jego ubranie. Śmiesznie by było, nie? Oj, jak bardzo byłoby śmiesznie. No, zbierasz z tego, zbierasz. Tam coś żyje, więc jest szansa, że to orkowie jeszcze se tam poleźli. Halo, czy to jakiś ork? Nie, to polne bestie, co ja się martwię. Ja myślałam, że orkowie. Bez przesady. Okej, tu jest mieszek. Tu są korzeń leczniczy. Tu będą goblinie jagody, tak. Tu będzie tabliczka do życia. No dobrze. To co, oczyściliśmy sobie to miejsce. To jeszcze idziemy do tego lasku tam. Myślę. Tutaj, na bok. Dobra, orkowie mnie na szczęście nie zauważyli. Nie wiem, czy tutaj będą też zębacze tam dalej. Nie widać na razie, czy będą, czy nie. Chyba tak, bo coś tu łazi. Drepcze coś, więc raczej to one. Mruczące. Dobra. Bardzo miło mi. Zbieramy roślinki. I pogryzło mnie coś trochę. Bo troszeczkę mamy mało życia. Weźmy może sobie, podratujmy się tu. W ogóle ile ja mam syfu na sprzedaż w tym ekwipunku aktualnie, to jest niemożliwe. Ale prawda jest taka, że będziemy to sprzedawać dopiero, kiedy będę chciała kupić nową zbroję. Bo na razie chyba nie ma sensu. Tego wilka przez chwilę jednego nie mogłam trafić, dlatego mnie tak pogryzły. Tu jest nasz znany cieniostwór. Nie pamiętam, czy tutaj gdzieś jakaś stała roślina jest. O Jezu, co ja robię z tymi przeciwnikami? Który podleci kolejny? Nie mam pytań. Ilość rzeczy, jaką ja mam na sprzedaż, jest niemożliwa. No i dobra, tutaj coś mamy, grzybek. Tam są gobliny.
Powiem wam, że to by było idealne miejsce, żeby orkowie sobie rozbili obozowisko, moim zdaniem, nie? No, tańcochy jedne. To by było naprawdę świetne miejsce, bo na przykład taki lobart faktycznie mógłby czuć się osaczony, jeżeli chodzi o wyjście stąd. Złoto. No i to tyle? Tyle. Dobra, to idziemy jeszcze tą boczną dróżką. Ja się tak zastanawiam teraz, czy... Aha, no tak, tylko Bengarowi nie powiedzieliśmy, że może wrócić na farmę, bo on jest u Onara, a tam nie rozmawiałam jeszcze z tymi ludźmi w ogóle. Więc... Tak to wygląda. No i kogo my tu mamy? Ej, nieznajomy. Czego tu chcesz? Chciałbym. Też uciekasz, co? Więc usiądź przy ogniu i zjedz coś sobie. Dobra, mamy oczywiście ludzi z farmy Lobarta właśnie. Jak wygląda sytuacja? A jak może wyglądać? Powinniśmy się cieszyć, że jeszcze żyjemy. Mam tylko nadzieję, że orkowie nie znajdą tej jaskini. Wszystko w porządku. Nic nie jest w porządku. Nie mam ochoty gnić w tej jaskini. Ale dopóki orkowie są w okolicy, nic innego mi nie pozostaje. Dobra, farmer zwykły, tu powinien być lobard zaraz obok. Jest jeszcze Hilda. Hej, ty. Dość prosta kradzież na początek i co tam u ciebie? Witaj, tak, o co chodzi? Masz coś do jedzenia. Nie karmimy tutaj darmozjadów. Wynoś się. No wiadomka, i jest lobarcik. To nie jest wasze, nie? Mogę sobie to pozabierać. Lewo, nie, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Parę rzeczy, może się przydać. No i lobart. Aha. Jeszcze jeden uciekinier. Zdaje się, że twoją twarz już gdzieś widziałem. Lobart, no oczywiście, powinieneś mnie znać. Jestem Roland, syn Bospera. No jasne, teraz ciebie poznaję. Ale co tu robisz? Myślałem, że jesteś na Etechaanos. Byłem. Przypłynąłem tu na królewskim statku. W każdym razie, dobrze, że tu jesteś. Przypłynąłeś we właściwym czasie. Mamy tu prawdziwe piekło. Co tu się w ogóle dzieje? Orkowie zajęli Khorinis. Wszyscy jego mieszkańcy musieli uciekać. Była jakaś bitwa. Nie, atak nastąpił zupełnie nieoczekiwanie. Orkowie znienacka zaskoczyli straż miejską. Lord Andre szybko zrozumiał, że nie ma szans na uratowanie miasta i wydał rozkaz do odwrotu. W każdym razie, tak mi powiedziało kilku uciekinierów z miasta. Nie czuli się tutaj bezpiecznie. Zamierzali okrężną drogą dotrzeć do farmy Onara. Mam nadzieję, że to się im udało. Podobno orkowie mają także najemników. To prawda. Tak, też to słyszałem. Mają nawet kilku czarnych magów. Ale szczegółów nie znam. Pozbyłem się orków. Dziękuję, Rolandzie. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Chwała Innosowi. Nie mogę ci zaoferować żadnej wartościowej nagrody, ale mam nadzieję, że docenisz ten gest. Uważaj na swoją farmę. Postaram się. Dobra, to spadamy stąd, bo tu już wszystko też żeśmy zrobili. Polecimy sobie do obozu na farmie. Tylko Andre chyba jeszcze nie będę mogła powiedzieć. Tak, bo nie znalazłam jeszcze Bengara, więc... O, Gekard wrócił. Siema, stary. Tutaj się coś dzieje, Lutero, Gerbrand, chyba nie. Idziemy więc tam na dół. Do ziomków. I trzeba będzie im powiedzieć, że... W sensie Bengara muszę znaleźć, on gdzieś tu powinien być. No właśnie, jesteś. Siema, stary, dość prosta kradzież. Ty jesteś farmer Bengar. Co tutaj robisz?
Na naszą farmę napadli orkowie. Dlatego stamtąd uciekliśmy. Twoja farma znów jest bezpieczna. Zająłem się orkami. To wspaniała wiadomość. Kto wie, co oni by z nią zrobili. Ale na wszelki wypadek, to przez jakiś czas zostanę tu z moimi ludźmi. Nigdy nie wiadomo, czy jacyś orkowie znów się tam nie pojawią. Czy jesteś w stanie przejść przez przełęcz? Nie. Przejście do Starej Górniczej Doliny zostało zablokowane przez orków. Więc nikt nie przejdzie. Jak słyszałem, to dostęp przez opuszczoną kopalnię także został zamknięty. Prawdopodobnie, znajdującym się w Dolinie Paladynom, orkowie chcą uniemożliwić powrót do Khorinis. A co się dzieje w Górniczej Dolinie? Pojęcia nie mam, jak wygląda tamtejsza sytuacja. Zadajesz zbyt trudne pytania. Dobra, no i teraz możemy wrócić do André. Myślę, że się przejdę, nie będę się już teleportować któryś raz, bo to jest bez sensu. No i teraz już powinniśmy móc robić jakieś konkretne rzeczy, podjąć konkretne kroki. Zobaczymy. Co my tu mamy? Farmy zostały wyzwolone. Oczyściłem je z orków. Na Innosa, czyżby to była prawda? Tylko nie próbuj mnie okłamywać, bo inaczej. Dlaczego miałbym cię okłamywać? Jest tak, jak mówię. W takim razie, Innos przysłał nam wspaniałego wojownika. Powoli znów zaczynam odzyskiwać nadzieję. Za twoją ofiarną pomoc należy ci się nagroda. Weź to złoto. Farmy zostały wyzwolone i co dalej? Najlepszym krokiem dla nas byłoby przerwanie oblężenia farmy Onara. Ale odkąd magia runiczna została zniszczona, trudno będzie coś z tym zrobić, chociaż... Masz jakaś pomysł, Lordzie André? Możliwe, że udałoby się nam pokonać orków, jeśli będziemy mieć wystarczającą ilość magicznych zwojów z zaklęciami. Idź do klasztoru i porozmawiaj z Pyrokarem. Powinien nam pomóc. Potrzebujemy wszystkich zwojów, bez których magowie mogą się obejść. Dobrze. Więc natychmiast ruszam w drogę. Dziękuję. Ale chwileczkę. Jak dostaniesz się do klasztoru? Gdy tylko zaczęło się oblężenie, magowie zamknęli drzwi. Bez klucza nie dostaniesz się do środka. Czy ktoś przypadkiem tego klucza nie ma? Nie. Klucze mają tylko magowie ognia i kilku wybranych nowicjuszy. I wszyscy z nich z pewnością znajdują się w klasztorze. Ale poczekaj. Przypomniałem sobie o Daronie. Całkiem możliwe, że teraz przebywa poza murami klasztoru. Będziesz musiał go odnaleźć. Tak czy inaczej, bez niego nie dostaniesz się do wnętrza klasztoru. A gdzie on może być? Dokładnie tego nie wiem, ale przypuszczam, że wraz z pozostałymi uchodźcami udał się na północ. Dobra, no to jest jak najbardziej prawda. Czy ja czegoś potrzebuję? Przydałby mi się stół alchemiczny. Bo znaleźliśmy parę szczawie królewskich, mam trzy smocze korzenie. Szczawi ile mam? Mam 6 szczawi królewskich. Goblinich jakut to mam 13, więc w ogóle XD. Nie ma co nawet o tym mówić. Lutero, Mortis, Rangar. Co by tu zrobić, moi drodzy, teraz? Dobre pytanie. Musimy się dostać do klasztoru. Wiem, gdzie jest klucz do klasztoru, więc to musimy zrobić najlepiej teraz. Niczego jej. I tak sobie na razie dobrze radzę, więc nie martwimy się o stół. Na północ Khorinis. Tutaj mówiłam wam, że nie byliśmy w paru miejscach. To można z ludźmi gadać, ale na razie mi się nie chce. Myślę, że na razie ich zostawimy. Tu po drodze jest parę ludzi, więc sobie z nimi pogadam. A potem się przejdziemy tam dalej. Witaj. Czego chcesz? Cholera, Karat, czyżbyś mnie zapomniał? To ja, Roland, syn Bospera. Chłopcze, chyba coś nie tak z moimi oczami. Oczywiście, pamiętam ciebie. Co tu robisz? Jestem tu, aby walczyć z orkami. Naprawdę. To wręcz znakomicie. Dodatkowy wojownik nam nie zaszkodzi. Najwyższy czas, aby zacząć walczyć z wrogiem. Nie możemy się wahać zbyt długo, w przeciwnym razie na zawsze stracimy nasze domy. Im dłużej czekamy, tym gorsza staje się sytuacja. Słyszałem, że wkrótce jeszcze więcej wrogów ma przybyć tutaj. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Jak to się stało, że wróg tak łatwo zdobył Khorinis, prawie bez żadnego oporu?
Wróg przybył niepostrzeżenie, pod osłoną nocy. Ale sprawa nie tylko w tym. A w czym jeszcze? Podejrzewam, że doszło tu do zdrady. Zdrady. Tak. Orkowie zaatakowali miasto w najbardziej dogodnym dla nich momencie. Najpierw paladyni wyruszają do Górniczej Doliny, potem Lord Hagen wydaje rozkaz, który dodatkowo osłabia obronę miasta. A dokładniej, to Lord Andre otrzymał rozkaz wysłania na północ części Straży Miejskiej, aby walczyli tam z bandytami. Dlaczego tak nagle? Bo niby bandyci zaatakowali klasztor, ale osobiście w to nie wierzę. Jakim trzeba być idiotą, aby atakować doskonale ufortyfikowany klasztor, na dodatek chroniony przez dziesiątki magów ognia? Chyba nie ma na świecie tak tępych bandytów. Chyba, masz rację. Prócz tego, całe to zagrożenie dla miasta ze strony bandytów nie było czymś nowym. Więc w ogóle wątpię, że rozkaz wyszedł od Lorda Hagena. A zatem, jeśli masz rację, w naszych szeregach zaszył się zdrajca. A przy okazji, skąd się wzięli ci wszyscy bandyci? Z Górniczej Doliny. Po upadku bariery, rozproszyli się po całym Khorinis. Niczego jej już nie ma. Nadal pracujesz jako kowal. Jak mogę pracować? Dopóki wróg jest w mieście, nie mogę wrócić do mojej kuźni. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Dobra, on może nas siły nauczyć, nie potrzebuje na razie przynajmniej. Jest Alvin i Regis jeszcze. Ej, jak leci? Lucy jest bardzo szczęśliwa, że wciąż żyje. Okej, spoko. 50, ryzykowna. Widzę, że oni tak sobie po prostu tutaj stoją głównie po to. Ej, jak leci? Widziałeś orków? Ach nie, jest spokojnie. Jeśli nadejdą orkowie, to ich usłyszymy. No i są głównie po to, żeby po prostu ich okraść. Spoko. Tu jest zwykły jakiś robotnik. Tutaj też zresztą. Tu są kretoszczury. Ja mam 21 punktów, nie? Ja powinnam to wydać, ale to już myślę, że może pod koniec dzisiejszego odcinka nam się uda. Tutaj warto sobie się przejść jeszcze. Po tych wszystkich jaskiniach i rzeczach. Zresztą potrzebujemy znaleźć klucze do klasztoru, więc... Powiem wam, że idziemy w bardzo dobre miejsce, jeżeli o to chodzi. Zardzewiałe miecze. Pokazuje mi, że coś jest niby nad naszymi głowami. Pytanie co? Cieniostwora gdzieś słyszę. Kiepski miecz dwuręczny mamy tutaj w tym miejscu. Kiepski szeroki miecz. Kiepski szeroki, tutaj jakieś pierdoły i kiepski szeroki. No i dobra, czyli nic więcej. Tam musi się dać wejść w takim razie, skoro tam są przeciwnicy. Zresztą chyba nawet wiem jak. No i wyobraźcie sobie, że gdyby nie lokator, to byśmy nawet nie wiedzieli, że takie coś tu jest. Trzy cieniostwory mamy. Ale nie chcę, żeby się aż trzy na mnie rzuciły, więc... troszeczkę sobie się odsunę od tamtych. Ja dobrze wiem, moi drodzy, nawet gdzie ja jestem. To też są dorobione tereny, oczywiście na Khorinis. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Tam można przejść, czy to tylko... Nie, to taka dziwna tekstura się zrobiła. Ale przynajmniej można expo tutaj zdobyć, bardzo dużego. No, za takiego jednego 300 expo to jest sporo. Dobra, tutaj jesteśmy, ładnie, pięknie. No właśnie. Tam można jeszcze dalej iść chyba. Tylko od trochę innej strony. Znaczy w teorii tutaj skałami byśmy się dostali gdzie trzeba. Na przykład chyba tędy. Wydaje mi się, żeby się dało. Nie, bo tam trochę inaczej trzeba wejść. Ale tam też są przeciwnicy.
To taka tylko, wiecie, dorobione przez twórców, po łacie terenu. Na razie nas to mało powinno interesować. No oczywiście. F12. Chyba się zapisałam jakoś niedawno, nie? A jak nie, to się wkurzę. Gdzie jestem? A, przed zebraniem tego dziadostwa, dobra. No, nie będzie, jeszcze raz sobie pokonam dzisiaj stwory. No, tutaj na Korinis jest bardzo dużo takich właśnie terenów dorobionych przez twórców modyfikacji. Czy to dobrze? No, w sumie jest to naprawdę przyjemne i spoko. Także ja tam nie mam żadnych, wiecie, pretensji o to czy czegokolwiek. Chociaż nie powiem, grając sobie tak prywatnie... Mój drugi przylas mi psuć nerwice, będę miała teraz. Trzeba się najpierw jednego pozbyć, bo... Dobra. Powinnam być je tym po prostu. No, także dużo jest takich miejsc, bardzo dużo. No, ale wiadomo. Jak to jest? Teraz ostrożnie trzeba zejść. Czy to jest trochę śmieszne, że się zabiłam z tak małej wysokości? No ale dobra, nie mi to oceniać. Dobra, co my tu mamy? Ścierwojady zwykłe. I już powybijane. Tutaj gdzieś też chyba jest smoczy korzeń w okolicy. Mi się tak kojarzy. Mamy maga ognia w okolicy, który mi psuje ekspowisko. Ale trudno. Niech już sobie tam zabija, bez przesady. Nie będziemy tryhardować tej gry. Co i tak mi dobrze wychodzi. Dobra, tam na górę można wejść oczywiście też. Ale troszkę od innej strony. Nie, czym się martwić, wszędzie dotrzemy. Jest jedna rzecz tylko, której mi brakuje, że po tych jakby takich lianach nie da się wchodzić, bo to by było na pewno fajne. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, no i tam już możemy zejść, tam są jeszcze jakieś resztki bandytów. Dobranoc. Także pozbędziemy się ich za niedługo, tylko najpierw porozmawiamy sobie z tym magiem, który tutaj jest. On mnie chyba nawet od razu zagada. Tu jest też runa teleportacyjna do tego miejsca. Dobra, jeszcze mnie nie zagaduje, więc sobie pozbieramy najpierw. Jest, do słonecznego kręgu. Wszystko zebrane? Chyba tak. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia. Chcesz pomodlić się do naszego władcy Innosa albo ofiarować nieco złota dla naszego zakonu? Co tu porabiasz? Po tym, jak orkowie zdobyli Khorinis, uciekłem tutaj z większością mieszkańców miasta. Teraz wspieram uciekinierów duchowo i radą. Naszym obowiązkiem jest być blisko ludzi i pomagać potrzebującym. Zwłaszcza w te trudne czasy. Powiedz mi coś więcej o klasztorze. Uczymy naszych zwolenników wszystkich form magii. Ale magia to nie jedyna sztuka. A oprócz tego, robimy doskonałe wino. Opowiedz mi o Innosie. Innos, nasz wszechpotężny władca, jest światłem i ogniem. Wybrał ludzi jako powierników swojej woli i dał im magię. Mówimy i działamy w jego imieniu.
Wymierzamy sprawiedliwość według jego woli i głosimy jego słowo. Przysyła mnie Lord Andre. Muszę pilnie porozmawiać z Pyrokarem. Możesz mi dać klucz od klasztoru. Dobrze, możesz wejść do klasztoru. Ale kto może zagwarantować, że nie jesteś przebranym najemnikiem orków? Co? Jestem Roland, syn Bospera i... A, to dlatego twoja twarz wydaje mi się znajoma. No dobrze, jeśli jesteś synem Bospera, to mogę ci ufać. To znaczy, że dasz mi klucz. Tak, ale pod jednym warunkiem. Co to za warunek? Potrzebna mi twoja pomoc. Nieopodal stąd jest jaskinia, której używamy do próby ognia. Od czasu do czasu odwiedzam tę jaskinię, aby w odosobnieniu pomodlić się do Innosa. Znam tę jaskinię. A tu co, nie ma w pobliżu innej kaplicy. Jak modlisz się bez niej? Choć teraz to nie ma znaczenia, ale ci powiem. Nie chcę, aby mi coś przeszkadzało. Czy to jasne? Wszystko jasne. Mów dalej. Więc słuchaj. Ostatnio słyszałem dziwne dźwięki dochodzące z jaskini. I dowiedziałeś się, co to jest? Nie, to byłoby zbyt ryzykowne. Od kiedy magia run została zniszczona, my, magowie, staliśmy się bezbronni przed poważniejszymi zagrożeniami. Istnieją jeszcze zwoje. Żartujesz sobie. Magiczne zwoje niełatwo teraz znaleźć, a wytworzyć jeszcze trudniej. Nie powinniśmy tego lekceważyć. I dlatego proszę ciebie, abyś zobaczył, co się dzieje w jaskini. No to jak? Zajmiesz się tym, czy nie? Nic innego mi nie pozostaje. Rozejrzę się tam. To wspaniale. Daj mi znać, co tam znajdziesz. Niech Inous ma ciebie w opiece. No i dobra. Mówi ten, który mówi, że nie można niby używać magii, bo magii nie ma, a kuźwa zabija mi krwiopicę. Kulą ognia. Znaczy dobra, mógł użyć zwoju, ale się oburzył, jakbyśmy powiedzieli o zwoju, także no cholera wie. Dobra, skuszy, myślę, że załatwię tych gagatków, bo będzie może ciekawiej. Rozerwę cię na kawałki! Serio? Dobranoc. Strzelaj sobie. Dobra, jak widać, tutaj się bandyci rozpierzchnęli w tym miejscu. W ogóle przydałoby się wejść właśnie na te nowe tereny też tutaj przy tym, bo tam widziałam chyba jaszczurki, a my będziemy potrzebować ich języków. Rozerwę cię na kawałki! Okej, bardzo ładny pogłos poleciał. Dobra, dobranoc. O kurde! No, kocham to, jak klikam, że wyciągnął broń, on nie wyciąga. Serio, tu nic nie macie? Tu coś jest. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Wiecie co? Przypomnieli mi się jeszcze ci bracia, Enim i Egil. Miecz dwuręczny, żeby ich wypadało do pogonić od tych bandytów, nie? Więc jak to skończymy tutaj, to akurat bym się tam jeszcze teleportowała w okolice właśnie piramidy i bym poszła do nich. Prawo, nie, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Taki sam kufer jak tam. Cudownie. No i jak widać, tutaj już żeśmy oczyścili też cały ten teren zamknięty, bardzo ładnie. No, z wyjątkiem tych dodatkowych terenów, tu możemy też sobie drzwi otworzyć. Tam już byliśmy, cały las już jest pusty. Ten najniebezpieczniejszy w świecie. Ciekawe, czy tędy da się wejść tam na górę. Nie wiem, ale tam jest co zwiedzać w tamtej okolicy, więc myślę, że to też kiedyś zrobimy. Tepniemy się w okolice piramidy. Do starej piramidy. I idziemy ogarnąć bratków obu. Dobra, to jest kamień. W sensie ja przecież myślałam, że tam troll stoi taki wielki. Na górze. Witaj. Kradzież będzie trudna.
Serio? No wcale nie. Hej, ty. Teraz twoja kolej. Tak, bo im się, wiecie, nudzi, bo oni, mi się wydaje, że są teraz bandytami, więc... odczyniają cuda oboje. Myślę, co tam może być na dole. Aha. Nie, co? Ale tam nie może być. Nie wiem, mało nam zostało miejsc, gdzie nie byliśmy. Tak ogólnie rzecz biorąc. O, moja głowa. Cholera, moje kości. Ciesz się, że żyjesz. Zazwyczaj wykańczam bandytów. Dobrze, już dobrze. Przysięgam, że z życiem bandyty skończyłem. Mam nadzieję. Kim jesteś? Nazywam się Enim. Jestem jednym z robotników na farmie Akila. No, przynajmniej tam pracowałem. Teraz należę do bandytów. A co mi przed chwilą obiecywałeś? Co? Och, przepraszam. Całkiem zapomniałem. Oczywiście, porzucę bandę Gregora. Słowo honoru. Dlaczego taki spokojny chłop, jak ty, stał się bandytą? Kiedy orkowie napadli na farmę Akila, spędziliśmy z bratem kilka dni w lesie. Byliśmy bardzo głodni i zziębnięci. Potem nagle skądś pojawił się ten Emil. Obiecał nam beztroskie życie, jeśli przyłączymy się do bandy Gregora. Ciepłe i wygodne łóżko, pełny talerz jedzenia. Ser, szynka, chleb, piwo. Ogólnie wszystko, co trzeba do szczęścia. No i zgodziliśmy się. I z tego powodu trzeba rabować zwykłych podróżnych. Powinniście się wstydzić. Tak, masz rację. Byliśmy po prostu idiotami. Po tym, jak Emil nas nakarmił i nasze uczucie głodu ustąpiło, zaraz poczuliśmy wyrzuty sumienia. Ale Emil nie pozwoliłby nam odejść. Zagroził, że się z nami rozprawi, jeśli odejdziemy. Więc w końcu zostaliśmy. Emil już nikomu nie będzie groził. On nie żyje. Chwała Innosowi. Po prostu kamień z serca mi spadł. Naprawdę bałem się tego typa. Przy okazji, orkowie z farmy Akila zostali przepędzeni. Możesz tam wrócić. To dobra wiadomość. W takim razie natychmiast udam się w drogę. Dobra, czyli ten już idzie. Zobaczymy, jak z tym sobie damy radę. Sakiewka albo życie. Poddaj się. Mhm, tak. Dajcie spokój. Tu gdzieś jedną świerszczową pokrzywę pominęłam, wiecie, bo według solucji powinny być dwie, a zabrałam tylko jedną. Także trzeba będzie to sprawdzić kiedyś tam. O rany, moja głowa. Cholera, jak mnie wszystko boli. Sam się prosiłeś. Ciesz się, że w ogóle żyjesz, bandyto. Hej. Nie wiedziałem, w co się pakuję. Proszę, pozwól mi odejść. Już nigdy nikogo nie napadnę. Przysięgam na Innosa. Dobrze. Zdaje się, że mówisz prawdę. W takim razie nie zmarnuj swojej szansy. Jak się nazywasz? Egil. Jesteś jednym z robotników Akila. Tak. Przynajmniej nim byłem. A dlaczego postanowiłeś zostać bandytą? Właściwie, to wcale tego nie chciałem. Kiedy z bratem Enimem uciekaliśmy od orków, wygłodniali spędziliśmy kilka dni w lesie. Potem spotkaliśmy niejakiego Emila, który dał nam jeść i pić. Zaproponował nam przyłączenie się do bandy Gregora. Tak nam pięknie opisał życie bandyty, że niewiele myśląc, zgodziliśmy się. To było bardzo głupie. Tak łatwo daliście się przekonać. Masz szczęście, że trafiłeś na mnie. Inny na moim miejscu szybko by się z tobą rozprawił. No tak. Co chcesz ze mną zrobić? Na farmie Akila orków już nie ma. Jeśli wrócisz do niego, zapomnę o tym. Zgoda. Już tam idę. No i dobra. Złe towarzystwo. Udało mi się przekonać Egila. Ciekawe, czy malarz już możemy robić. Chyba tak, ale nie wiem. Zwoje dla André. Niebezpieczna jaskinia. To w kolejnym odcinku zrobimy. Myślę, czy jeszcze coś mamy. Nieprzyjemne typki. Aha, to jest ta, to nie. Trzeba się nauczyć skradania. Bo ja nie umiem.
Ciekawi mnie, którędy ten typo... Aha, no dobra. Którędy biegnie? No... Chyba, że oboje wiemy, którędy. Tu gdzieś jeszcze powinna być jedna... ta świerszczowa. Tu był cieniostwór gdzieś w okolicy i ja mu to wzięłam jedną. Ale ich powinno być więcej. Nie wiem, może tam przy tych topielcach na dole będzie. Tamte tereny też zresztą musimy sprawdzić. Przydałoby się do Akila udać i mu powiedzieć o tym, że się udało. Tylko... że no ja mam zawsze do Akila trochę nie po drodze. Pierścień szybkości, kamienie, czerwona latarnia, to nie, obóz orków, rycerze. Skradania się trzeba nauczyć, cholera jasna. Kto mnie nauczy skradać się? Nie widziałam, żeby ktoś chciał mnie nauczyć z tamtych myśliwych, nikt ani nic. Tam coś jest. Bo widać na nowych terenach. No nie wiem, moi drodzy, wydaje mi się, że wracamy do obozu przy czarnym trolu na pewno. Na północ. Prześpimy się. Tu coś leży w ogóle. Tabliczkę ominęłam. Irdest polny. Ja tu roślin nie pozbierałam? Goblinie jagody? Jak to? Nie wiem jak to, ale tutaj mamy dużo ludzi, z którymi wypadałoby pogadać. Więc myślę, że w kolejnym odcinku sobie porozmawiamy i udamy się tam, bo tam jest ta jaskinia. I myślę, że się przejdziemy jeszcze tą ścieżką... Jejku, którą? No, ja pierdzielę, zapomniałam jak to się nazywa. Przejdziemy się tą ścieżką po drugiej stronie mostu. Po drugiej stronie mostu. Po drugiej stronie mostu, od tej, tam gdzie był ten... No, Jezu. Wiecie chyba gdzie. Dobra, tak żebyśmy wyszli potem znowu koło Dragomira, to tam się przejdziemy. I miejmy nadzieję, że to nam coś tutaj da i coś zmieni nowego. Przydałoby się też zajrzeć do Sagity, ona ma stół alchemiczny, moglibyśmy podziałać cuda, jeżeli o to chodzi. Przydałoby się wydać te punkty, trzeba iść do Wulfgara. Mam 49, z czego broń mi daje. Dychę. Więc jak damy sobie 10, to będzie 59. Czyli dwa poziomy byśmy wpakowali wtedy w to. No i trzeba zrobić na pewno 3 eliksiry siły, bo to się na pewno przyda. No i co? I wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!